Tego jeszcze nie było w historii powiatu częstochowskiego. Radni jednogłośnie uchwalili budżet na 2020 rok. Za rękę podnieśli także radni z opozycji, czyli z PiS. Cud, czy jest w tym jakaś logika? Planowane wielkości budżetu na przyszły rok to ponad 124 miliony złotych. Wydatki to 122 miliony złotych. Na inwestycje pójdzie 1/3 budżetu. Kwoty około 40 milionów złotych to jest na początek. Zawsze w trakcie roku tych środków pozyskujemy więcej, więc mam nadzieję, że jeszcze około 10-15 milionów pozyskamy. Jeśli to będzie taka wielkość, to będzie dobrze. No to liczymy, że z pewnych źródeł jeszcze trochę grosza pozyskamy. Priorytetem dla starostwa są drogi. 91% wydatków inwestycyjnych to są drogi powiatowe. To jest około 30 milionów złotych. To teraz wyjaśnimy. Cud przemiany czy słuszna logika zdecydowała, że radni opozycji z PiS zagłosowali za budżetem powiatu? Tak zdecydował Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Starostwie Powiatowym, że w tym roku zagłosujemy za budżetem. Dlatego, że tam są też rządowe pieniądze? Tam są rządowe pieniądze i to są duże pieniądze. W tym roku od wojewody Starostwo Powiatowe otrzymało dużą kwotę pieniędzy, to jest ponad 20 milionów zdecydowanie. Wiadomo, że ten zastrzyk rządowy jest bardzo cenny, natomiast ja powiedziałem dzisiaj na sesji, że drogi w powiecie to nie są drogi PiSu, tylko są drogami wszystkich mieszkańców. Niech zgadnę, Mykanów, Kłomnice najwięcej dostały. No powiem, że tak się złożyło, bo ostatnio... Zgadłem czy nie? No powiem tak, dużo w tym prawdy. Czy radni powiatowi z PiS z poszczególnych gmin są zadowoleni z proponowanych inwestycji, jakie znalazły się w projekcie budżetu na przyszły rok? Gdyby to tyczyło mnie, to powinienem być zadowolony, ponieważ ja reprezentuję gminę Mykanów, a gmina Mykanów dostała znaczące środki. Jedna z koleżanek wystąpiła również z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, która reprezentuje gminę Blachownię i użalała się, że w tym budżecie na dzień dzisiejszy nie ma zapisu, które Blachownia miałaby jakąś inwestycję taką znaczącą. Zatem głosowanie nad budżetem przeszło śpiewająco, czego wyraz dali i radni oraz zarząd i pracownicy starostwa. Na zakończenie zapytajmy, jaki może być ten przyszłoroczny budżet? Pewnie to będzie budżet trudny jak zawsze, bo nie wiemy, jakie nas niespodzianki jeszcze mogą spotkać. Jedno jest pewne, że budżety gmin też się trochę pokurczyły. Oświata kosztuje i to będzie kosztować coraz więcej, więc my już na wielką, że tak powiem, ochotę ze strony gmin, czy na możliwości finansowe, jeśli chodzi o partnerstwa w budowie dróg, chodników i tak dalej, może być ciężko. Na twój